Cześć, witaj Cię na kanale Analiza Polityczna. Mamy 19 sierpnia 2024 roku i zapraszam Was na raport z Falkną. Podziękowania za wspieranie kanału dla Andrzej Wicher w programie Patronite oraz dla wspierających przez YouTube, w szczególności dla Marcin Lover, analityk kanału. A jeżeli Ty chcesz wesprzeć moją pracę, link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję. Strona ukraińska dokonała ostatnio kilku śmiałych ataków, m.in. przy użyciu dronów w obszarze Rostowa nad Donem, gdzie porażona została jedna z baz naftowych. Także w innych rejonach Federacji Rosyjskiej zaobserwowano różne dziwne pożary i wybuchy, najprawdopodobniej dokonywane przez różnego typu grupy dywersyjne. Oprócz tego, jak informują Rosjanie, miał miejsce atak przy użyciu pocisków ATKMS na most krymski. 12 rakiet, które zostało wysłane na most krymski, zostało zestrzelonych przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Tym razem żadna z nich nie osiągnęła celu. Jedyne odłamki spadły w okolicach mostu. Jest to drugi tego typu tak zdecydowany atak na most. No, na razie Rosjanom udaje się tutaj, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, zachować sprawność. Ponad 20 żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych podało się w zorganizowany sposób w obwodzie kurskim. Są to żołnierze pochodzący z 22. oddzielnej brygady zmechanizowanej, której praktycznie cała część walczy właśnie w obwodzie kurskim. Jest to jedna z najprawdopodobniej 6 brygad, komponentów brygad, jakie Ukraińcy tutaj, można powiedzieć, zainwestowali w te działania na Kursk. Co ciekawe, żołnierze ukraińscy nawiązali kontrakt z rosyjską armią za pośrednictwem kanału na Telegramie. 24 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy podało się wojskom w obwodzie właśnie kurskim w pobliżu wsi Komarówka. A oprócz tego wielu żołnierzy w czasie walk, a także z własnych woli poddaje się wojskom rosyjskim w obwodzie kurskim. Oczywiście także i Rosjanie dalej popadają w niewolę, natomiast na obecnym etapie walk mamy zdecydowaną przewagę jeńców ukraińskich. Tutaj na wideo widzicie jednego z żołnierzy 82. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, który został schwytany właśnie w obwodzie kurskim w czasie przesłuchania. Zeznał, że dowództwo, jeżeli chodzi o populację na terenów, na które wchodzą, mówiło: róbcie co chcecie. No, dalej nie będę tutaj cytował, no, nie są to, że tak powiem, rzeczy do przedstawiania na YouTubie, no ale no, nie, że tak powiem, to co zeznawał nie jest na pewno najprzyjemniejsze potencjalnie dla mieszkańców zajmowanych przez armię ukraińską terenów. Oczywiście pewnie nie dotyczy się wszystkich to oddziałów, natomiast wiemy, że różnego typu oddziały, ostatnio też widzieliście na moim kanale, jakiego typu żołnierze ukraińscy też służą i zapewnia, jaka jest ich postawa. A postawę warto mieć jednak na wojnie różną, co zresztą już historia nam nieraz pokazywała, dlatego że różne są koleje losu i tutaj jest bardzo ciekawy tego typu przykład. Tutaj jest film z przesłuchania dwóch żołnierzy i jeden z nich został rozpoznany na filmie, który najprawdopodobniej sam, a czy też jego kolega tam nagrywał, kiedy to z miejscowości Gonczarówka, jak zostało zeznane, z domu wyprowadzali żołnierzy poborowych, którzy tam się ukrywali, ale też właśnie, jak sami zresztą Ukraińcy tutaj przesłuchani zeznali, było też 3 po prostu cywilów, czy cywilnych chłopaków, których też wtrącono do ciężarówki. Co tam z nimi robiono, to już też troszkę na filmie widać, także nie zawsze wszystko opłaca się nagrywać i różne są koleje losu. A ci dwaj panowie dostali się do niewoli, dlatego że jak potem zeznali, zostali skierowani do oddziału rozpoznawczego, no i tak chyba zakończyła się dla nich ta wojna. Oprócz tego, że w wojskach Sił Zbrojnych Ukrainy służy wielu najemników, przede wszystkim pochodzących z państw NATO, także i Rosja posiada niewielkie, ale jednak tego typu oddziały ochotnicze, które najczęściej one wchodzą w skład armii DNR lub LNR-u. Ale na przykład też mamy tutaj, proszę bardzo, słuchajcie, zdjęcie przedstawiające żołnierzy służących w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w ramach oddziału Normandia Niemen. I tutaj od razu można powiedzieć takie pytanie, ale spróbujmy, wiecie, bez używania Google'a, kto skojarzy temat, dlaczego Normandia Niemen? Skąd pochodzi ta nazwa? Moja podpowiedź, tylko oczywiście Wielka Wojna Ojczyźniana się nam kłania. A na koniec z cyklu pół żartem, pół serio. Ostatnio widzieliście rosyjskiego żołnierza, który zwalczył, pokonał drona hełmem z czółka,
a teraz mamy bejsbolistę, zobaczcie, więc trzeba być po prostu na wojnie czasami i odważnym, i pomysłowym, bo można w ten sposób ocalić swoje życie. Dzisiaj znowu poniedziałkowy raport, a nie wtorkowy. No tak to się w życiu układa. Jutro nie mógłbym Wam znowu przedstawić aktualnego raportu, dlatego publikuję go już dzisiaj. A może z drugiej strony tak sobie pomyślałem, może na przykład taki układ poniedziałkowo-piątkowy, na przykład ze środowym jakimś krótkim raportem specjalnym, może by niektórym z Was to bardziej się podobało, jak sądzicie? Bo w sumie nigdy się nie pytałem, czy takie wtorkowo-piątkowe publikacje Wam też odpowiadają. Nie wiem, napiszcie opinię w komentarzach, co o tym sądzicie. No cóż, a my przechodzimy do prześledzenia linii frontu i tego, co oczywiście najważniejsze się dzieje na linii frontu, a dzieje się naprawdę, słuchajcie, dużo. Zaczynamy od oczywiście tutaj już obwodu donieckiego, bo walki właśnie o obwód doniecki to jest no clue, można powiedzieć, tego, co się dzieje. Kilka informacji z obszaru Wuledar Konstantyniwka. Tutaj nie mamy jakichś spektakularnych zmian na mapie, warto jednak zaznaczyć, że Rosjanie, no coraz więcej mamy tutaj miejsc zaznaczonych, gdzie Rosjanie przeszli tutaj tą drogę Wuledar Konstantyniwka, także ona już absolutnie na pewno jest wyłączona z ruchu, jeżeli chodzi o wojska ukraińskie. Walki w samej Konstantyniwce podążają. Wschodnia część wsi jest pod kontrolą wojsk rosyjskich. Rosjanie już się tam no, z dużą tutaj pewnością umocnili, zajęli pozycję do zajęcia pozostałej części miejscowości, ale tutaj nie ma jakichś szalonych, dużych szturmów. Też jest mniejsza, to co już ostatnio mówiłem, działalność, jeżeli chodzi o lotnictwo rosyjskie, więc te wsparcie jest mniejsze. Nie tylko chodzi o FABy, bo tutaj niektórzy szybko to kojarzą, słuchajcie, bo wsparcie lotnicze to nie tylko FABy. Wsparcie, jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, to także szturmowiki Su-25, to także oczywiście śmigłowce bojowe i to w dużej części zostało przesunięte właśnie na front północny, tutaj na obwód kurski, by tam niwelować niedostatki ilości wojsk lądowych, że tak powiem. Dlatego też to plus różne inne działania, które ostatnio omawiamy, spowodowały, że Rosjanie nie są w stanie w tej chwili tak intensywnie wspierać kilku kierunków z powietrza, no to powoduje, że te działania są, jak widzicie, tutaj no już spory kawałek miejscowości został zajęty przez wojska rosyjskie, ale no nie za aż tak dużą intensywnością. Przechodzimy dalej na północ, w kierunku na Krasno-Choriwkę. Tutaj miejscowość oczywiście pod kontrolą wojsk Federacji Rosyjskiej i rosyjskie próby zajęcia tutaj zabudowań wzdłuż tych zbiorników. Niewielkie postępy ze strony rosyjskiej. Natomiast zupełnie inaczej mapa tutaj się kształtuje, jeżeli chodzi o tak zwany występ oczerytyński. Tym takim czerwonym, mocniejszym kolorem macie zaznaczone ostatnie obszary, jakie wojska Federacji Rosyjskiej zajęły. Tutaj myślę, że na tej mapie doskonale widać, jak zmienia się linia frontu. Właśnie to są oczywiście obszary zajęte przez już pod kontrolą wojsk Federacji Rosyjskiej. Takim jaśczonym obszarem, takim troszkę bardziej takim różowatym, sprzed kilku dni i ostatnie tutaj najnowsze po prostu elementy, jakie zostały zajęte przez wojska Federacji Rosyjskiej. Wojska Sił Zbrojnych Ukrainy wycofały się już z Jasnobrodziwki na linie tutaj skuczne tych zbiorników na rzece Wowczy, a więc można powiedzieć, że Jasnobrodziwka już jest potwierdzone, że została zajęta przez wojska Federacji Rosyjskiej. Zajęte zostało także przez Rosjan Mierzowe, Komyśliwka, Zawitne, Nowożenne, po zajęciu Żołędne, bardzo szybko to poszło Rosjanom, jeśli chodzi o tutaj walki o Żołędne, troszkę trwały, za to Nowożenne i Zawitne bardzo szybko zostało zajęte. Mamy potwierdzenie materiałem wideo tutaj, zawieszenie flagi w miejscowości Zawitne zostali tutaj rosyjscy żołnierze nagrani. Także po walkach Rosjanie zajęli Mikołajówkę i podeszli pod Mariniwkę. Tu mamy zaznaczone niewielkie umocnienia wojsk ukraińskich. Natomiast spójrzcie tutaj jeszcze. Walki w tej chwili dzieją się optyczne. Oczywiście Rosjanie doszli tutaj pod Karliwkę od północy. No tutaj jest trudny teren do przejścia. Natomiast tutaj praktycznie nie ma żadnych linii umocnień ukraińskich. Tutaj praktycznie istnieją nieliczne pojedyncze punkty oporu przygotowane. Tutaj na przykład coś próbowali Ukraińcy zbudować, ale no nie są to jakieś linie obronne, o które można by było trwale oprzeć obronę. Są to tylko na przykład, żeby tutaj może pewnie wyjaśnić, zobaczcie, na przykład mamy tutaj zaznaczone punkty oporu na przykład wzdłuż drogi, tak, wzdłuż skrzyżowań dróg, wzdłuż linii tej kolejowej, którą Rosjanie się posuwają.
No i też oczywiście ostatni sukces rosyjski. Żurawka zajęta przez wojska Federacji Rosyjskiej. Rosjanie podeszli pod Krasny Jar, Kruty Jar. W tej chwili tutaj trwają walki o Krasny Jar i Kruty Jar. Rosjanie próbują podejść pod Nowochrodziwkę, no tu jest większa miejscowość, i pod Mariniwkę. I mniej więcej na tym linii w tej chwili dzieją się walki. W samym Pokrowsku dosyć sytuacja nieciekawa. Jest lekka panika z tego, co tutaj widziałem ze strony ukraińskiej. Zarządzona jest ewakuacja. Nie idzie ona w tej chwili najszybciej jeszcze, no ale chyba tutaj ten cały obszar Ukraińcy będą ewakuować. No pytanie, czy Rosjanie aż tak daleko się zapuszczą na Pokrowsk? Zobaczcie, gdzie jest ta miejscowość Pokrowsk, żeby uzmysłowić. Słuchajcie, na początku roku Rosjanie zajęli Awdijiwkę. Awdijiwka jest tu. Pamiętacie walki o Awdijiwkę? Tu jest Awdijiwka, tu jest Pokrowsk. Wtedy każdy mówił, że gdzie Awdijiwka, gdzie Pokrowsk, no jakby to następne duże tutaj miejscowość, miasto, gdzie Awdijiwka, no w życiu tam nie dojdą. Ale zobaczcie, oni przeszli już ponad połowę drogi. Pytanie, czy zdążą do końca lata dojść do Pokrowska, czy puszczą się na Pokrowsk. Pokrowsk to oczywiście ważna miejscowość. Jak ostatnio was informowałem, kilkunastotysięczna miejscowość. Ważny węzeł drogowy przede wszystkim i kolejowy także, który jest bardzo ważny z punktu widzenia logistycznego. Oczywiście, natomiast tutaj te wojska rosyjskie dosyć tutaj klinem wchodzą, natomiast muszą dbać oczywiście też o swoje skrzydła. Choć udało się tutaj, jak widzicie, Rosjanom zabezpieczyć znacząco tutaj skrzydła i mamy także wsparcie lotnicze tutaj już pierwsze, nieznaczne, ale jednak próby działania w kierunku na Kałynowe, czyli widać, że Rosjanie chcą jednak oddziaływać i rozszerzyć to jest ten swój stan posiadania, by od południa zabezpieczyć swoje skrzydło w kierunku przez Kałynowe na Memryk, i obejść Karliwkę od północy, nie próbować iść tędy. Zapewne tutaj są jakieś, może niezlokalizowane, ale twarde linie obrony i przez to Rosjanie nie posuwają się tędy, a idą tutaj, gdzie po prostu takich linii obrony nie ma. Natomiast Ukraińcom udało się od północy raczej zabezpieczyć, bo po zajęciu Tymofijewki i Swiergodoniwki Rosjanie próbowali atakować na Nowotoreckie, ale bez sukcesów. Nowotoreckie i Mylubiwka jest pod kontrolą wojsk ukraińskich. No znacznie gorzej właśnie tutaj sytuacja, jeżeli ten południowy, chodzi o tą południową część tej pięści, która się tutaj rosyjska wbija w tą obronę i nie chce się zatrzymać. No cóż, wojska, które tutaj ukraińskie walczą już od dawna, są na pewno bardzo przetrzebione i zmęczone, tak po prostu zapewne zmęczone. Rotacji za dużej nie ma, nieznaczne tutaj są też posiłki. No a jeżeli to jest żołnierz tutaj wysyłany, to wszyscy też wiemy. To też to sztuka to nie sztuka. Tak? Sztuka za sztukę się nie liczy. Ważna jest też jakość żołnierza, jego motywacja, jego chęć do walki. Jeżeli to jest żołnierz gdzieś zabrany z powiedzmy autobusu w Odessie, to takich żołnierzy na przykład wam ostatnio prezentowałem w materiale z Kurskiej Oblasti. A my przechodzimy dalej w kierunku na zachód od Garłówki i w ramach operacji Konstanty. W czasie, kiedy wojska ukraińskie odnoszą wspaniałe sukcesy w Kurskim obwodzie, wojska rosyjskie nie wcisnęły pedału hamulca. Idą dalej naprzód. Ten manewr, który miał spowodować, że wojska rosyjskie tutaj zatrzymią, staną się i wyjdą stąd, że Gerasimow wycofa stąd swoje wojska i przerzuci je na północ, na razie Ukraińcom się nie udaje. Ta nadzieja, że zostanie to dokonane ze strony syrskiego, nie spełnia się. Gerasimow nie chce grać w grę syrskiego. On chce grać w swoją grę. To, co wam ostatnio mówiłem w materiale rozgrywka między syrskim a Gerasimowym, gdzie tłumaczyłem zapewne, jak jeden i drugi mają swoją wizję walki, na razie jest rozgrywana przez każdego z nich jakby niezależnie. Syrski gra swoją grę na północy, a Gerasimow tutaj właśnie w Donbasie. Jego zresztą zadanie jest oczywiście przede wszystkim zajęcie obwodu donieckiego i nie zamierza z tego dowódca wojsk Federacji Rosyjskiej, szef sztabu, właśnie rezygnować. Owszem, jakieś jednostki zostały tam wycofane, szczególnie jeżeli chodzi o wsparcie lotnicze, ale większość gros wojsk lądowych tutaj pozostało i dalej realizuje swoje zadania. Rosjanie, mimo że tracą pozycję w obwodzie kurskim, tam na razie jakby działają, jednak wydaje się, że w sposób taki przemyślany, że dla nich najważniejszy jest właśnie tutaj ten obszar, a tam tym zajmiemy się później. No cóż,
to może odróżniać stratega od dowódcy operacyjnego. Widać, że Gerasimow ma jakiś inny, większy, głębszy plan i myśli znacząco jednak szerzej. A sytuacja, jeżeli chodzi o wojska ukraińskie, oprócz tego występu ukraińskiego, jest także bardzo niedobra, jeżeli chodzi o New York. Tak jak dałem w tytule, New York został już zajęty. Wojska ukraińskie wycofały się z wszystkich umocnień na zachód od Gorłówki. Ten potężny, silnie umocniony obszar został przez nie opuszczony. Bez walki, bez zajmowania. Cała tutaj para, która poszła w budowę tych umocnień, poszła, jak to się mówi, w gwizdek. Wojska ukraińskie musiały się wycofać, dlatego że Rosjanie zajęli klucz najważniejszych obszarów właśnie New Yorka i podeszli pod Nielipiwkę. To, co ostatnio materiale mówiłem, kluczowa będzie Nielipiwka. Jeśli wojska rosyjskie podejdą pod Nielipiwkę, wejdą do Nielipiwki, no to już drogi odwrotu innej nie ma. Sytuacja ta się stała. Jak widzicie, New York został zajęty przez wojska Federacji Rosyjskiej i te w dwóch linach podeszły pod Nielipiwkę. To było jasne, że Ukraińcy muszą się stąd wycofać. Oczywiście ten obszar, który tu macie zaznaczony, jest takim obszarem mniej więcej, zawsze powtarzam, no nigdy do końca nie wiemy, jak przebiega linia frontu. Zapewne jest tu spory obszar ziemi niczyjej, wojska ukraińskie stąd wychodzą, wojska rosyjskie zajmują, no ale jedno jest pewnie, New York, czy też jak teraz Rosjanie zadeklarowali, powrócą do tej z lat Związku Radzieckiego nazwy Nowochorodzkie, w tej chwili jest już pod ich kontrolą. To sporej wielkości miejscowość i w ostatnim czasie chyba największe miasteczko, jakie Rosjanie zdobyli, bo chyba Nowochorodzkie w sumie było większe, czy New York, od Krasnochorivki. Natomiast jest to też kolejne właśnie miasteczko zdobyte przez wojska Federacji Rosyjskiej. Co ważne, zdobyte, nie zajęte, bo jednak trzeba przyznać, że Ukraińcy trwali, to walczyli. To nie jest tak, że Rosjanie tutaj weszli bez walki. Tutaj trwały walki opóźniające, zapewne kosztujące żołnierza rosyjskiego wiele wysiłku i krwi. Udało się tutaj przez kilka tygodni spowolnić postęp wojsk rosyjskich Ukraińcom, no ale sytuacja wymagała już odwrotu. W tej chwili zapewne na linię Leonidivka-Toreck. Jeżeli chodzi o sam Toreck, czy też jak Rosjanie nazywają go Dzierżyńsk, na cześć pewnego oczywiście, no Polaka, co tu wiele mówić, choć nie jest to raczej powód do dumy, to sytuacja też oczywiście zmienia pomału, malutkie postępy wojsk tutaj Federacji Rosyjskiej, jak widzicie, podchodzą coraz bliżej, bo tu jest teren odkryty, znacznie lepiej idzie właśnie Rosjanom w takim terenie zabudowanym, to co ostatnio mówiłem. Walki, jeśli chodzi o drużby Kirowe. I to jest właśnie kluczowe. Bez zajęcia drużby Kirowe w całości nie sądzę, żeby Rosjanie uderzyli na Torec, dlatego że tutaj raczej się właśnie myślę, raz rozegrają się drużby Kirowe, działania decydujące na pewno. Tutaj myślę, że to jest, bym wszystko przykrył taką trochę właśnie terenem ziemi niczyjej. No tutaj są umocnienia zaznaczone, tak? Czyli Torec od południa był, zobaczcie, i on był bardziej od zachodu przygotowany. Znaczy, i tutaj linie umocnione pozycje. No tutaj są linie, które były przygotowane do obrony i myślę, że tutaj Ukraińcy dobrze to przewidzieli, dlatego że Rosjanie absolutnie, zobaczcie, tu jeszcze mamy rzekę, wyjście na ten obszar, samobójstwo, ale Rosjanie nie będą tego szli. Moim zdaniem uderzą z Nielipiwki na Leonidivkę wzdłuż tutaj terenu zabudowanego na Szczerbieniwkę. To będzie jeden z kierunek. Po opanowaniu drużby Kirowe właśnie, dlaczego już wam tłumaczę, dlatego że łatwiej iść właśnie teren zabudowany, bo łatwiej się ukryć niż wyjść na teren otwarty. Dlatego Rosjanie tutaj, no tutaj jest jeszcze ważna rzecz, myślę, że tu jest taka, tereny to są ogólnie, wiecie, przemysłowe, pogórnicze i tu jest właśnie taka hałda, w tej chwili walki właśnie o tą hałdę usilne trwają, bo to jest teren górujący, natomiast wyjście stąd tutaj, żeby przejść do, no jest niełatwe i ja raczej obstawiam działania tutaj wzdłuż terenu właśnie tutaj zabudowanego i po zajęciu drużby Kirowe z próby wejścia stąd do Torecka lub Dzierżyńska. Ja wam często podaję te nazwy podwójne, dlatego że jeżeli interesujecie się tematyką i szukacie jakiejś informacji i wpisujecie je na pewno w internecie, to mówię, to po prostu te nazwy mogą występować zamienne, a dotyczy się tej samej miejscowości, na co po prostu zwracam uwagę. Także możemy powiedzieć, że walki o Torec wkrótce się zaczną. Na razie trwa zapewne, będzie, myślę, że przynajmniej kilkudniowe albo i dłuższe, przegrupowanie wojsk Federacji Rosyjskiej po zajęciu New Yorku, dosyć duża miejscowość, no sukces, jeżeli chodzi o wojska Federacji Rosyjskiej, natomiast nie tyle sam sukces, jeżeli chodzi o samo zajęcie New Yorku, ale przede wszystkim ten rejon umocniony tutaj, który został zajęty, to myślę, że to jest tutaj największa wartość ostatnich zdobyczy, jeżeli chodzi o Rosję i właśnie to jest to, co chcę często pokazać, że strata jakiejś wioski albo zdobycie wioski rzeczywiście nie ma takiego na przykład przełożenia, jak na przykład zdobycie właśnie takich rejonów umocnionych. Rosjanie
skupili się na tym obszarze, żeby tutaj go zająć, no bo rzeczywiście trudno, uznali, że jest to widocznie warte, nawet kosztem wycofywania się na obszarze Grupy Wojsk Północ. Jeżeli chodzi o pozostały obszar tutaj operacji Konstytówka i czas ofiar bez żadnych zmian. Jeżeli chodzi o te tereny Łuku Siwierskiego, również jakieś przepychanki w okolicach Makiewki, warto tutaj jeszcze nadmienić, o czym ostatnio tutaj wam zinformowałem, po zajęciu Piszczany i zajęciu przede wszystkim terenów umocnionych na północ od Piszczany, które tutaj się znajdowały, no Rosjanie bardzo się tutaj umocnili, zajęli też ostatnio taki skrawek, tutaj można powiedzieć terenu, tylko że wiecie, to jest tak, że skrawkowy terenu nierówny, czasem oczywiście możemy nie widzieć, ale na przykład później się okazało, że taki skrawek terenu, się okazało, że tam były silne na przykład umocnienia polowe są, tak, więc dlatego mówię, no teren terenowi jest nierówny i czasami to ma po prostu większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Tutaj zdecydowane umocnienie Wojsk Federacji Rosyjskiej, walki wyberestowe, no zobaczymy jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Bez zmian na obszarze białgorosko-charkowskim, wyciszenie walk po tej niewielkiej akcji tutaj rosyjskiej w okolicach Głubokie. Tutaj nic się nie dzieje, dlatego że jedna i druga strona jest oczywiście zajęta przede wszystkim tym, co dzieje się na pograniczu obwodu białgorosko-kurskiego i w samym Kursku. Co jest warte odnotowania? Myślę, że też to, że wojska ukraińskie, a przy użyciu lekkich pojazdów, dokonały prób wtargnięcia również w obwodzie białgorosskim na wielu rejonach. Raczej bym to traktował jako działania takie, wiecie, odciągające, denerwujące Rosjan. To bardziej o to chodziło. Mamy też takie działania, jeżeli chodzi o tą, jak to powiedzieć, północną część, powiedzmy tutaj na północ od tego wyłomu kurskiego. Tutaj działania ukraińskie w okolicach Tytkino i mówi się, że nastąpi odejście wojsk rosyjskich z tego całego obszaru. Rzeczywiście tutaj sytuacja jest tutaj Rosjan bardzo zła, mimo usilnego bombardowania zaplecza. To samo też przy użyciu hajmarsów dokonują Ukraińcy, niszcząc mosty. Tutaj macie między innymi, tu jest rzeka Sejm i właśnie na przykład tutaj zniszczony został most, zresztą nie tylko on, porażonych zostało kilka innych, by tutaj odciąć wojska rosyjskie, te pograniczne, które się tutaj znajdują. Po prostu Ukraińcy chcą tutaj zająć ten teren, się wydaje. Jednocześnie atakują bardzo silnie właśnie tutaj wzdłuż, można powiedzieć, takiej linii, próbując zmusić wojska rosyjskie do wycofania i chyba one będą musiały to zrobić. Nie będą miały tutaj żadnego wyjścia, będą musieli się wycofać Rosjanie, dlatego że bez zaangażowania dużych, silnych jednostek nie będą w stanie utrzymać tutaj w tej chwili no po prostu tej granicy, tak? Części, zwłaszcza jest to tutaj zagrożone, jak widzicie, z tej strony. Dlatego że Rosjanie tutaj no, nie inwestują. Tutaj jakby nie przybywają jakieś kolejne wielkie siły. Rosjanie tutaj rzucili pewne jednostki, które mają po prostu na razie, wydaje się, że przede wszystkim spowalniać wroga, a tam, gdzie się da, próbować zatrzymać. Ciekawe działanie. Próbuję tutaj jakby zrozumieć właśnie Gerasimowa, dlaczego podejmuje takie decyzje. Mi się wydaje, że właśnie Gerasimow podejmuje też jakieś ryzyko, no ale jak mówią, kto nie ryzykuje, ten się dobrze nie bawi. I uznał widocznie Gerasimow, że skoro Syrski powiedział mu tą bitwę, to on przy wykorzystaniu minimalnych sił na razie będzie tego Syrskiego tutaj kąsał, spowalniał, tam gdzie się da będzie zatrzymywał i będzie przede wszystkim zadawał jak największe straty. Szczególnie, że Rosjanie tutaj rzucili lotnictwo, szczególnie oprócz fabów, które tutaj, zobaczcie, spadają na zaplecze ukraińskie, oczywiście też Iskandery masowo zostały tutaj przemieszczone, to już wiemy, także zostały tutaj przemieszczone przede wszystkim śmigłowce bojowe K-52, Mi-28, one tutaj robią ogromną właśnie robotę, niszczą przede wszystkim sprzęt pancerną, zmechanizowany ukraiński. Słuchajcie, straty ukraińskie naprawdę są bardzo wysokie. Tych materiałów filmowych jest tyle, że tu musiałbym jeden za drugim rzucać. Pierwszy, teraz znowu drugi Challenger. Tych Challengerów nie szło użyć w Donbasie. Zostały one przerzucone na północ i weszły właśnie tutaj. Ukraińcy nie wiedzieli, co z nimi zrobić, to w końcu rzucili właśnie tutaj w Kurskie. Dwa już przestały istnieć, albo one dosłownie przestały istnieć. Słuchajcie, nic prawie z nich nie zostało. Wspaniały, nie byli najlepsze, jak to Brytyjczycy mówili, czołg świata. Nie no, to jest bubel. Słuchajcie, to jest bubel. To jest fajny czołg, dopóki on nie ma z kim walczyć. Po prostu
gdy zobaczyłem, on jak on wylatuje od urzędnia Lanceta, no po prostu no kolejna porażka. To jest kolejna porażka. Coś jest nie tak z tymi maszynami, ale brytyjskie czołgi nigdy nie były doskonałe. Bo jeszcze Abrams, no to tam się wydaje, że on tak no się, znaczy eksploduje, jak trafi w amunicję, to oczywiście eksploduje. Można go wyłączyć z walki, no ale on jakoś nadaje do odtworzenia, do naprawy. Natomiast Challenger po jakimś po prostu po uderzeniu pocisku, no to z jego nic nie zostaje kompletnie. Tutaj macie też atak właśnie pokazany śmigłowców K-52, które bardzo intensywnie na całym tym obszarze wspierają wojska Federacji Rosyjskiej. Oprócz tego, że działają przeciwko grupom ukraińskim, także właśnie przeciwko ciężkiemu sprzętowi, wichry tutaj przede wszystkim są odpalane. To wszystko oczywiście powoduje, że Ukraińcy zajmują kolejne nowe tereny. Myślę, że właśnie ten obszar może być wkrótce przez nich zajęty. Istnieje takie duże prawdopodobieństwo. Dlatego, że jak sobie spojrzymy na mapę, no, sukces ukraiński jest taki, że znowu Snagos przeszła z rąk do rąk, tym razem w ręce ukraińskie apanasówka i walki w tym są wtedy tutaj właśnie na tej linii Krasnojarsko-Aktyabskiej i Komarowka. Tutaj możemy założyć walki. No i bardzo, o, jeszcze tutaj, bardzo ciężkie walki są w rejonie Korenewo. Pod Olgowką Ukraińcy uderzyli przy użyciu czołgów. No, średnio to się dla nich skończyło dobrze. Walki są, jeśli chodzi o Korenewo, absolutnie Korenewo nie zostało zajęte przez wojska tutaj ukraińskie. To jest jakaś bzdura, no ale jak ktoś chce po prostu być szybszy od kogoś, no to trudno. Walki są w miejscowości z Korenewo i wieś Korenewo. Walki są, jeżeli chodzi o wieś Korenewo, bo tutaj Ukraińcy po raz kolejny uderzali. Próbowali od północy, próbują teraz od południa o wieś Korenewo, dlatego że tutaj Rosjanie tkwią i tutaj między nimi są Wagnerowcy, ale też ponad jednostki już WDW przybyły. I stąd chyba wydaje się, że Rosjanie się nie będą chcieli wycofać. Chyba żeby była bardzo, bardzo zła sytuacja. Tylko tu mają na zachód, tu mają rzekę, o którą mogą się oprzeć w razie W. Muszą bardziej tutaj zabezpieczać tą część północną. Natomiast Korenewo wydaje się, że będzie kluczowe. Oni z Korenewa na Rylsk Ukraińców już nie puszczą. I tutaj myślę, że Wagnerowcy się nie wycofają. I tutaj te ataki po prostu ponawiane ze strony ukraińskiej okazały się nieskuteczne. Jeżeli chodzi o to, gdzie najbardziej idzie Ukraińcom, no to tutaj właśnie na północ, bezpośrednio na północnym kierunku, na Kromskie Byki, Krakczuk, to tu się rzeczywiście ta linia coraz bardziej przesuwa w kierunku północnym. Ja wam podaję linię walk, Kromskie Byki, właśnie Kałczuk, Sofnowka. Tutaj po prostu mamy rozpoznać, że po prostu dzieją się walki. Tak samo Żywka gdzieś w tych obszarach, no nie ma takiej do końca już takiej rozczapieżonej tej linii frontu. Ona coraz bardziej zaczyna nam się nakreślać, jednak nadal to nie jest taka jednolita, jednorodna linia, którą można byłoby w jakiś sposób tak naprawdę gdzieś narysować. Także tutaj jest najgorsza sytuacja, bo tutaj rzeczywiście bardzo niewielkie oddziały rosyjskie w tym obszarze. Ciężkie walki dalej, nie do końca znanym nam skutkiem w rejonie Ruskoje. Tutaj możemy raczej założyć, że jest ona pod kontrolą wojsk rosyjskich. Mniej więcej tutaj gdzieś są Ukraińcy i próbowali iść na Ruskoje bezskutecznie. Największe sukcesy jednak Ukraińcy odnoszą w rejonie Martynówka, Michałowka, Bogdarewka. Te miejscowości są pod ich kontrolą. W tej chwili możemy założyć walki mniej więcej na linii między Martynówką a Krugliwką pod Puszkarkornoje, Ruskaja i Czerskaja oraz Fanisiewka. Mniej więcej tak możemy tutaj to nakreślić. Nie wiem, dlaczego ktoś tutaj twierdził, że aż tutaj Giri mamy raczej jest pod kontrolą w tej chwili rosyjską i właśnie Borki Spalno, przede wszystkim Spalno i Zerki, tu ciężkie walki. Tutaj z tego rejonu duże sukcesy odnosi Achmat. Oni właśnie wzięli najwięcej przykład jeńców. Ciężkie walki. To nie jest tak, że tam się nic nie dzieje. Coraz cięższe walki i sukcesy oczywiście są jednej i drugiej stron. Natomiast Ukraińcy posuwają się, no nie patrząc na straty, a te straty są naprawdę bardzo duże, bo to chodzi, wiecie, to też trzeba zauważyć jeszcze jedną rzecz. Mamy mnóstwo materiału ze zniszczenia ukraińskiego sprzętu, ale przecież nie każde zniszczenie jest udokumentowane. Ile tutaj tego sprzętu Ukraińcy już natracili? No mnóstwo. To już naprawdę idzie w kilkadziesiąt tych cięższych pojazdów, już tych lżejszych nawet nie ma co liczyć. Natomiast rzeczywiście wojska ukraińskie posunęły się, zajęły tutaj obszar. Widocznie Rosjanie stwierdzili, że Gerasimow stwierdził, że na razie będziemy was spowalniać, powoli się wycofujemy, a my robimy swoje. Bo, no cóż, widocznie Gerasimow ma coś w zanadrzu.
Może rzeczywiście najpierw chce załatwić sprawę Donbasu na tym etapie, na jaki sobie zaplanował i później tu przerzuci większe oddziały, albo po prostu są gdzieś oddziały wolne, które tutaj muszą przybyć, się przegrupować, zająć pozycję i wtedy dopiero przyjdą do przygotowanego kontruderzenia. I ja się trochę, obstawiam tą właśnie drugą opcję. Ja obstawiam tą drugą opcję, że Rosjanie przygotowują tutaj dopiero oddziały, które, że te oddziały, które już są, to są powiedzmy takie oddziały osłonowe, a później przyjdą dopiero oddziały prawidłowe, które tutaj zajmą te pozycje, zamkną ten obszar i przejdą do kontruderzenia. No to by było takie dosyć logiczne, mi się wydaje. Jeżeli oczywiście Rosjanie takie oddziały wolne posiadają, no są tutaj wątpliwości co do tego. Natomiast no, to by było, jakoś to by wskazywało, dlaczego tutaj właśnie tak niewielkie jednostki sił Federacji Rosyjskiej się bronią, no i są zmuszane do pomału do odwrotu. Słuchajcie, no to jest moja analiza tego, co tu się dzieje. Oczywiście sytuacja się zmienia tak naprawdę. Ostatnio bardzo dynamicznie, bo były takie dni, tygodnie, że były niewielkie zmiany, a tu zobaczcie, no mapa się aż sama po prostu nam kreśli. Więc ja dziękuję Wam za dzisiejszy raport. Do zobaczenia w następnym. No, zobaczymy, co nowego, ciekawego będzie się działo. Cześć!